Haftem malowane to tytuł wernisażu wystawy, która odbyła się w Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku. Głównymi organizatorami wernisażu było Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku, Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Ludzie mają bardzo różną aktywność. Oczywiście wszyscy wiemy o malarstwie, rzeźbie, grafice, fotografice. Natomiast takie prace wykonywane w domowym zaciszu, czasami jako rzemiosło, a czasami jako prawdziwe dzieło sztuki, też warto pokazywać. Okazuje się, że ludzie mają w domach setki prac wyhaftowanych. Zwróciły się do mnie panie o to, żeby taką wystawę zorganizować. Jest miejsce, jest okazja, jest potrzeba, no to organizujemy. Również Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaangażowała się w organizację tego wernisażu w Kłodzku. Biblioteka już od szeregu lat zmienia swój wizerunek z instytucji, która zajmowała się wypożyczaniem, udostępnianiem księgozbioru, na instytucję, która jest instytucją kulturalno-edukacyjną. Od szeregu lat otwieramy się na potrzeby mieszkańców naszego miasta i naszego regionu i wsłuchujemy się w ich głos. Chcemy zaproponować im różnego typu działania, które nie kojarzyły się do tej pory z biblioteką. Między innymi takimi działaniami jest na potrzeby naszych czytelników odpowiedziały dwie filie biblioteki, tworząc kluby zręcznych rąk, na których nasi czytelnicy mogli wykonywać różnego typu działania, między innymi hafty, które prezentujemy dziś na naszej wystawie. Komisarzem wystawy była Anna Mysza, która również zaprezentowała swoje prace. Ja tę wystawę tworzyłam. Chciałam jakoś uporządkować może pewne tą wystawę. W związku z tym podzieliłam tą wystawę na takie tematy. Kwiaty, portrety, obrazy święte, martwą naturę, krajobrazy i zwierzęta. Prac jest 224. Różnego formatu, wykonane dwoma technikami. To jest haft krzyżykowy i haft gobelinowy. Większość prac jest wykonały panie z Kłodzka. Większość. Ja jestem z Bożkowa i na tej wystawie znajdują się również moje prace. Znajdują się prace moich koleżanek i znajomych. Mojej koleżanki po fachu Grażynki Smyrak i pani Wandy Kamińskiej z Bożkowa. Wśród wielu prac były również prezentowane ręcznie wyszywane 20 gobelinów Marii Gostyli Pachuckiej. Moje prace to jest kolekcja kwiatów, ale wydaje mi się, że po prostu jest dla poszerzenia umiejętności pracy z nićmi, z wełną, to doskonale się łączy, prawda? Wyszywanie z tkaniem. Również prace malarskie są też pani zaprezentowane, tutaj nie opowiem. Ja przywiozłam parę akwarel, bo to jest moja taka odskocznia od długiego procesu tkania, bo to długo się robi, a w akwareli to ja tak odpoczywam trochę żywiołowo. Na wernisażu również były zaprezentowane prace z papieru, wykonane w technice origami. To jest sztuka układania różnych form plastycznych z papieru. To są prace bez kleju, więc trzeba bardzo precyzyjnie składać te wszystkie figury, żeby to tak powstało. No jest to ciekawe. Robiła to pani, no w tej chwili nazwiska nie pamiętam, ale robiła to też 17-letnia uczennica ze szkoły społecznej. Więc no jest to piękne, po prostu można to podziwiać, jest to piękne. Sama jestem tym zachwycona. Jak precyzyjne trzeba mieć ręce i oko, żeby to wykonać. A jak się je wykonuje? Z papieru. W jaki sposób? Kwadratowe kartki papieru się składa. To jest właściwie większość origami modułowe, więc z jednej kartki powstaje moduł, a z kilkudziesięciu albo kilkuset modułów jedna taka bryłka przestrzenna. Co dalej się stanie z tą wystawą? Jak ona długo będzie tutaj eksponowana? Tutaj w centrum ta wystawa będzie cały miesiąc. Cały miesiąc, a potem no każdy, to znaczy będzie rozebrana,
każda osoba, która tę pracę tutaj oddała, zabierze, dekoruje dom. No jak zwykle przy tego typu imprezach staramy się, żeby było bogato, więc jest grzaniec, też prawdziwe dzieło sztuki, wykonywane według staropolskiej receptury, no i ciasta wykonane też przez panie w domu. No i oczywiście jest bigos wykonany wczoraj, też prawdziwe dzieło sztuki, to też jest dzieło sztuki kulinarnej, wczoraj wykonywany przez cały dzień mozolnie przez kilka pań. I również dzisiaj w programie jest występ zespołu ludowego. Zespół występował, jakby nam przeplatał nam poszczególne działania. Nie chcemy, żeby było nudne, w związku z czym 11 piosenek nam zaprezentował zespół Marzenie. Zespół, który od 7 lat działa przy gminie wiejskiej Kłodzko. Jakie plany na przyszłość? W tej chwili planujemy wystawę wielkanocną, która z okazji Wielkiej Nocy się pojawi. 3 maja, a właściwie 2 maja, przeddzień 3 maja będzie kolejna już 8 lekcja śpiewania pieśni patriotycznych, a w połowie maja planujemy wielką imprezę międzynarodową fotograficzną z udziałem 100 artystów z 10 krajów świata. Także myślę, jeżeli to dojdzie do skutku, a wszystko wskazuje na to, że tak, że to będzie wydarzenie miary wielkiej. Także dziękuję bardzo.